Angle lesson one. Jaki jest twój adres? What's your address? What's your address? Mój adres to. My address is. My address is. I tutaj pada numer domu. 4 Szkolna Street in Lipka. Very good. Szkoła średnia. High school. High school. Tutaj było pytanie, czym się zajmujesz? What do you do? What do you do? Jestem uczniem. I'm a student. I'm a student. A tutaj było specjalista do spraw przygotowania produkcji. Production Preparation Specialist. Production Preparation Specialist. Very good. Gdzie, kiedy i gdzie się urodziłaś? When and where were you born? When and where were you born? Urodziłam się w... I was born in... I was born in Włocławek on 24th January 1988. Tak, pamiętajcie dziewczyny o tym dźwięku 24 na końcu jest TH, wymawiamy to powtórzcie. Zębowy, czubek języka wytknięty pod przednimi górnymi zębami, bezdźwięczny. Można przeczytać 1988, ale można też 1988, Olu. 1988. Very good. Jaką dzisiaj datę mamy? What date is today? What date is today? Dzisiaj jest 24 sierpnia 2015 roku. Today is 24th September 2015. Today is 24th September 2015. Very good. Co tutaj robisz? What are you doing here? What are you doing here? I tutaj jest odpowiedź, wiadomo, że coś tam już padło. Co chciałbyś zjeść? What would you like to eat? What would you like to eat? Chciałbym zjeść pomidorówkę. I would like to eat tomato soup. I would like to eat tomato soup. Jaka jest twoja ulubione danie? What's your favorite dish? What's your favorite dish? Jaki rodzaj dania lubisz? What kind of do you like? What kind of do you like? Dlaczego lubisz to danie? Why do you like this dish? Why do you like this dish? I tutaj, moje drogie, jest dźwięk TH, ale on jest dźwięczny. Musi czubek języka pod przednimi górnymi brzmieć, drgać. Powtórzcie w. W. This. This. Proszę ćwiczyć ten dźwięk i różnicę między nimi. Lubię to danie, ponieważ lubię makaron, chili jest moją ulubionym dodatkiem. I like this dish. I like this dish. Because I love pasta. Because I love pasta. Chili is my favorite. Chili is my favorite. Topping. Topping. Tak, na końcu są dwie N-ki, czyli N z ogonkiem. To jest N, które powstaje poprzez dotknięcie połowy języka do podniebienia. To jest, dziewczyny, powtórzcie M. Jasne. Czy chciałbyś coś do picia? Tu jest ten dźwięk. Would you like something to drink? Would you like something? I tutaj mamy dwie rodzaje wody. Mamy gazowaną sparkling. Sparkling. I niegazowaną still. Still. Jasne. Czym się interesujesz? What are you interested in? What are you interested in? I odpowiadam, interesuję się czymś. I'm interested in. I'm interested in. Lubię coś najbardziej. I like the most. I like the most. Pamiętajcie, dźwięk tychy tutaj jest dźwięczny. Czy masz swojego ulubionego projektanta? Have you got your favorite designer? Have you got your favorite designer? Drużyna, team. Team. Jeżeli mówię o sobie, he is. He is. Na bieżąco, up to date. Up to date. Gdzie spędziłaś wakacje? Where did you spend your holidays? Where did you spend your holidays? Dwa razy, two times. Two times. I są w szpitalu, możemy czy w pracy, czy w szkole powiedzieć at albo in. Jako pacjent uczuciowo związany z miejscem at hospital. At hospital. Jako gość chwilowy in hospital. In hospital. 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 My byliśmy, we were. We were.